więc pozdrawiam go bardzo serdecznie. Ale ten chiński leśnik był jednym z tych, którzy wyznaczyli metę niesamowitej agresji, bardzo dużej ilości ganków i szukania praktycznie cały czas zaczepki. Varian na pewno w tym schemacie się świetnie sprawdza i to jest zawodnik, który potrafi to zrobić dobrze. Ta słynna gra z początku splitu, gdzie miał 100% kill participation, to jest koleś, bodajże nad Wilson notabene, to jest koleś, który może być bardzo, bardzo groźnym narzędziem, tylko w ostatnich tygodniach troszeczkę to narzędzie się stępiło i pytanie, czy ten bootcamp pozwolił je ponownie naostrzyć. Zobaczymy, jakiego narzędzia w postaci bohatera użyje w tej grze. Pierwszy Champion Select na patchu 9.14 przed nami i wykluczenia Yasuo, Qiyana i Karna. I myślę, że też warto wspomnieć o tym, że na pewno dzisiaj nie zobaczymy Jayce'a, na pewno dzisiaj nie zobaczymy Talii oraz trzecim Mordekaisera. Dziękuję, tak zawsze mam ten z tym problem, chociaż biorąc pod uwagę, że Mordekaiser jest wykluczony praktycznie od samego początku. Znaczy to był event, mieliśmy go przez kilka tygodni, tak, koniec wydarzenia. W MMO zwanym Ultraligą znaczy... akurat był krótki evencik, gdzie można było odblokować Mordekaisera. Jednak na pewno nie odblokuje Pyrka swojego trasha, którym tak fenomenalnie pokazał się razem z Caitlyn na dolnej alei. I to jest to wykluczenie, które chciałbym zobaczyć ze strony Pact. Nie dlatego, że obawiam się jakoś super bardzo Pyrki trasha, tylko skoro już chcesz wytrącić przeciwnikowi broń z ręki, to zrób właśnie te może mniej typowe postaci, nie decyduj się aż tak bardzo na metę. Jeżeli zaś chodzi o Wisłę, zobaczcie, że tam są trzy komforty przeciwników wykluczone. Jest Yasuo dla Orana, jest Qiyana dla Orana oraz również Tareksa, którą bardzo często gra Varian, ale Yumi! Kto nam powraca? Kto nam powraca do Ultraligi? To jest absurdalne, to jest postać, która jest 100% kontestowana we wszystkich ligach na świecie. W sensie w pięciu głównych ligach nie ma draftu, który nie ma wyboru lub bana Yumi. Spoiler, głównie bana. Pamiętajmy, że w 9.14 Yumi na linii już nie jest aż tak potężna. Po manie jej się bardzo mocno dostało. I też delikatnie obrażenia Q, ale dokładnie. Nadal to jest niesamowicie silna postać, również ma nieco mniejszą tarczę, ale a propos tarcz, gdyby tu miała się pojawić Lulu, byłbym zdziwiony. Skarner dla Variona myślę, że nieco bardziej. To jest zdejmowanie tarczy, ale Skarner, którego też widzimy często, jeden z lepszych polskich leśników, tak jak pokazywaliśmy to ostatnio. Ale z tym z Blitzcrankiem, tak powiedzmy, że pojawiłaby się tutaj jeszcze jedna postać, która byłaby ci w stanie dać tarczę. Mm-hmm. Biorąc pod uwagę, że musisz wygrać jako Akcina Pakt na Wisły Płock. Bierzesz Renektona. Raczej tak. Prędzej Renekton niż Blitzcrank, chociaż może to by był jakiś przebłysk na dolnej alei, a zawsze trzeba brać pod uwagę. Irelia. A propos przebłysków, Oran na pewno Irelią dużo grywał w solo queue, ale również Melonik jest bardzo utalentowanym posiadaczem tej postaci, jeżeli chodzi o swoją pulę ogrywanych. Widzieliśmy to w solo kolejce, ale widzieliśmy to również tutaj na scenie Ultraligi, gdzie pokazał się bardzo, bardzo solidnie, więc to jest fajny flex i podoba mi się, że Actina Pact nie za bardzo odkrywa swoje karty, bo myślę, że to jest coś, z czym mieli problemy wcześniej w trakcie tego splitu, że często prędko łamali flexy, prędko, szybko pokazywali, jaki mają zamysł na dany draft. Olaf wzięty przez Wisłę Płocki. Zastanawiam się, bo kiedy widzimy Olafa otwartego i zastanawiamy się Olaf Skarner, to czy raczej ten pierwszy nie jest lepszym wyborem w ciemno? A w teorii jest to dość dobra kontra na Skarnera, może nie kontra, ale jest to postać, która ze Skarnerem radzi sobie całkiem nieźle, nieco bardziej aktywna we wczesnych etapach rozgrywki, ale może również pofarmić. No jest to na pewno postać, którą chętniej widziałbym w rękach Benka, ponieważ oferuje nieco więcej agresji niż to, na czym go widywaliśmy ostatnio, ale proszę, jest Renekton i to nie kwestia tarczy, Sylvan, to nie kwestia tarczy, tak. To jest kwestia Irelii na ten dokładnie moment. Dokładnie tak. I możesz go wrzucić zarówno na środek, możesz go wrzucić na topa, możesz po prostu śledzić tę Irelię, gdziekolwiek by się nie miała pojawić. Ten Renekton jest świetnym zestawieniem. Choć zawsze posiadasz, gdy bierzesz Renektona, kiedy przeciwnik już żył Irelię, posiadasz otwartą kwestię, jeżeli chodzi o jedną z linii, tylko będziesz się musiał zdecydować przed przeciwnikiem. Bo jeżeli ta Irelia jest flexem, czy to na topa, czy to na mida, i jesteś po redside'zie, to tobie przysługuje wybór tej ostatniej linii, co oznacza, że do samego końca możesz przeciwnika wchodzić za nos, więc blind pick będzie musiał być czy to na topa, czy to na mida ze strony Wisły Płocki, jeżeli tak się stanie. Pierwszą fazę zakończyliśmy Sivir ze strony Actina Pact i patrząc już też w stronę dolnej alei, Lux została osłabiona w przeciwnej drużynie niż Yumi. Co wziąć, co dobrać tej Sivir w tym momencie? No i to jest właśnie pytanie, bo widzę Sivir i tutaj Lux byłaby naturalnym, myślę, doborem. To jest jedna z linii, które były nam ostatnimi czasy najpopularniejsze. Mogłaby się pojawić Karma, gdyby nie to, że została wykluczona właśnie przez Actina Pact. To jest trochę mój problem, że również nie ma Thresha, również nie ma Nautilusa. Wszystkie te takie, nie nazwę tego kontrami, ale wszystkie postaci, które są relatywnie okej w Yumi, są wykluczone. Brown. Pięć razy super, w rękach Makuka. Tylko to na linii na pewno ci dużo nie da. I to może być postać, która będzie całkiem nieźle działała z tą kompozycją, ale też wolałbym zobaczyć coś inicjującego szczerze. Myślę, że tutaj już nie można się skupić na linii, bo widzę Skarnera i Irelię. Każda z tych postaci chciałaby mieć kogoś, kto będzie mostem pomiędzy ich pozycją a możliwością wejścia do teamfightu. Skarner jest fajnym inicjatorem, ale tylko przy określonych warunkach. Te warunki fajnie jest mu stworzyć. Chciałbym zobaczyć może Alistara, może coś tego typu. Nawet Pajka może gdzieś tam buszującego w zbożu, buszującego pod
tyle, ale nieważne, to będzie brał draft. Tak, kariera trenera stoi przede mną otworem, ale Leona układasz wykluczona. Układasz drafty czy czytasz książki, to jest moje pytanie. O, to jeszcze raz jest kwestia... To jest Makuk! Czytam książki też. Gratuluję. Yeah. Wow. Ale wykluczona Leona, którą widzieliśmy też w ostatnim tygodniu LEC. Jest i dostała wzmocniona. Kilka wzmocnień. Aha. To jest postać, która na pewno również dostała nieco wzmocnień, jeżeli chodzi o swoją wytrzymałość, ale również obrażenia, więc warto o niej pamiętać. Mimo to tutaj wykluczona. Jest z Realiumi, czyli ta klasyczna linia z Kotkiem. Pytanie, czym zakończą to wszystko zawodnicy Wisły? Zakładam, że mimo wszystko wezmą midlanera, który jest w stanie pójść na topa. Coś takiego byłoby tutaj preferowane. Zachować flex pomiędzy Renektonem i dokładnie midem i topem. A nawet niekoniecznie flex, bo oni nie muszą się zmieniać. Mogą, Zwyro może iść na topa, na przykład Akali, a Gricek może iść na mida Renektonem. To jest również opcja. Pamiętajmy, że to nie jest tylko kwestia flexa, ale to jest również kwestia line swapa. I dokładnie tak się dzieje, bo zarówno jedna, jak i druga postać mogą pójść na dwie różne linie. Aktina Pact jeszcze nie ma jednej solo linii. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to jesteśmy jedynymi osobami w naszej redakcji, które uwierzyły w Wisłę Płock. Patrzę na tę kompozycję i to wygląda jak kompozycja, która mogłaby w Wiśle Płock zadziałać. To mnie cieszy. Za to po stronie Aktina Pact widzę całkiem sporo skalowania, bo jest Wladimir, czy to będzie na środkowej, czy na górnej arejce, to na pewno nie jest dla niego łatwym wyzwaniem Renekton. I to jest trochę mój problem. Wisła Płock we wczesnym etapie draftu wybrała postać, która będzie solidna zarówno w Irelię, jak i we Wladimira. I widzę Sivir Brauma, to nie wygląda jak linia, która będzie miała priorytet na Ezreal Yumi. Widzę Wladimira na Akali, tu również nie spodziewam się priorytetu. Na topie także. Varian nie wygląda jak leśnik, który będzie miał łatwe early game, a Olaf na pewno jest postacią, która przy odpowiednich otaczających go postaciach będzie w stanie z nim wejdować. Widzę Renektona. Mm-hmm. Tworzysz priorytet na Wladimira, schodzisz do lasu, nagle okazuje się, że Skarner nie może walczyć. Jestem całkiem zadowolony z draftu Wisły, ale jeżeli gra się przedłuży, Wladimir, Sivir, Irelia, to jest late game, na który nie będą chcieli walczyć. Jednak jeżeli chodzi o te wczesne fazy rozgrywki, czyli tam, gdzie zazwyczaj buszuje w zbożu Varian, to patrzymy raczej w kierunku środkowej alei, gdzie powinien szukać potencjalnej przewagi. Okej, nie szukaj przewagi. Staraj się siedzieć w dżungli, dobić ten szósty poziom, bo jak będziesz się starał tej przewagi szukać i trafisz na jakieś nieprzyjemne 2-2, kończyć się czas tak naprawdę jeszcze szybciej. Górna lub dolna alejka to są jedyne sytuacje, w których Varian może coś działać. Jeżeli Renekton będzie nieco zbyt daleko, może Irelia złapie tam stuna. Coś takiego mogłoby się wydarzyć. Czy ostatecznie zmienili? Chyba Wladimir poszedł na topa, prawda? Tak. To w takim razie wydaje mi się, że tylko dolna alejka, bo bardzo trudno będzie skankować na midzie ta Akali z Karnerem, ponieważ ma dymek, ma odskok, shurikenem, ma błysk. Jeżeli chodzi o bota, jest ta szansa, że może jakimś cudem Makuk doskoczy do Ezreala, no ale tu też jest ten Arcane Shift i jest tyle trudności dla Variona. Rozstrzygnijmy predykcję i rozstrzygnijmy walkę o dół tabeli i walkę o relegację. Przed wami komentatorzy, czyli Maguire oraz Awahir. Zaczynamy ostatni tydzień fazy zasadniczej i tutaj miejsca na błędy już nie ma i tak naprawdę każdy kolejny mecz będzie przyprawiał nas o dreszcze, bo implikacje każdego, jeśli chodzi o wpływ na tabelę, są ogromne. Tak, dokładnie. Witajcie widzowie, zapraszamy was na tą rozgrywkę i jestem trochę zazdroszczę chłopakom z analizy, bo przeprowadzanie draftów na 9-14 to jest coś super interesującego. Też będziesz miał okazję, Maguire, nie bardziej. Ostatnie dwie rozgrywki jak najbardziej, ale za to możemy skomentować ten mecz niezwykle ważny, bo tutaj rozstrzygną się losy o strefę spadkową, oczywiście jeszcze dzień jutrzejszy i wiele innych możliwości, ale na pewno Aktina Pact tutaj ten bardzo ważny punkt chciał dla siebie zwyciężyć. Sądzę, że ten draft, nie chcę im mówić, że to im utrudni, ale na pewno jest trudny do wykonania i patrzę tutaj przede wszystkim w stronę tego Wladimira, ale w tym momencie skupiamy się na Reniferze, który może spotkać się z przeciwnikami. Trafione zostało tutaj Winter's Bite, bardzo przytomnie poczekał do ostatniej chwili, często na pierwszym poziomie jako Ezreal, jednak wciskasz Q. Tutaj jednak był gotowy Arcane Shift, Pelonikt, on też używa niecodziennej umiejętności, będzie to plama, więc proszę bardzo, oba invady całkiem skuteczne. I plama też teoretycznie neguje możliwości przeciwników, ale nie przeniesie cię za ścianę, dlatego od razu zyskany błysk ze strony zawodników Wisły Płock i tutaj już Benek może skupić się na górnej części mapy. Chciałbym zobaczyć dżunglowanie wertykalne, żeby już zabezpieczyć swojemu toplanerowi początkowe kilka minut. Masz Renektona, przeciwny Wladimir rozpoczął z plamą i do tego nie ma błysku. Łatwiejszej sytuacji do zgankowania oraz dive'ów potencjalnych nie będziesz miał na przestrzeni kolejnych kilku minut. Z całą pewnością. I w tym momencie Meloni w ogóle nie może walczyć na Gricka. Spodziewam się, że bardzo agresywnie będzie grał toplaner Wisły Płock, więc ta przewaga wykorzystana. Varian również niezbyt optymalnie ze względu na to, że
nie dostanie buffa za szybko. Benek tuż za rogiem podbiera jego własnego reda. To jest całkiem wymowne, ale jest to agresja, na którą może sobie pozwolić. To też przewaga poziomu, nie lekceważmy tego. Varion troszeczkę może się zapędził bardzo łatwo. Benek przyjmuje mu kruki. Czemu podchodzi w ogóle Skarner? Zaraz flash pójdzie w ruch, jest ten smite. Drugiego poziomu nie ma dla Skarnera. I to jest naprawdę seria dobrych chwil dla Wisły Płock. Czego szukał Varion w swojej górnej rzece? W zasadzie nie miał przeciwnika, który nie byłby silniejszy od swojego sojusznika. Popatrz, Vladimir nie jest w stanie zejść, nie ma błysku, zaczął z plamą, nie doda żadnych obrażeń do potencjalnie walki dwóch na dwóch. Do tego jeszcze przyjęty ten kryształ, który niezwykle mocno wzmacnia na początkowych poziomach samego Skarnera, więc tutaj Varion wydaje mi się, że popełnił błąd. Oczywiście przejął Kruga, ale nie miał od razu drugiego poziomu, więc mocno spowolniony Skarner, a Benek wykorzystuje tą przewagę, żeby zabezpieczyć dla siebie kolejne obozy w dżungli przeciwnika. To jest super start dla Wisły Płock. Z całą pewnością. Nie ma oczywiście mowy o dive'ie. Vladimir dysponuje plamą, nie ma co tutaj szarpać się. Cofa do bazy i idzie po własną dżunglę. I pamiętajmy też, wziął tutaj kampy, które dają najwięcej doświadczenia w całej dżungli. Varion w ogóle może zginąć od tego Blue, musi być bardzo ostrożny, przytomnie się wycofał. Ale najgorsze, najmniej efektywnym smite'em w tej grze jest na raptorkach, ale proszę bardzo, efektywnym midlanerem jest Viro. Jeszcze 3 tygodnie temu zginął na 3 levelu, 1 na 1 na Butzu. Teraz na 3 levelu soluje Orana. I te wzmocnienia Akali, które zdecydowanie zwiększą jej obrażenia kosztem nieco mobilności, tutaj wdały się w znaki przeciwnikowi. Jest to pierwsza eliminacja i obydwu tych zawodników do 15 minuty nie ma zbyt dobrych statystyk. Zazwyczaj przegrywają w złocie, nie mają przewagi w minionach pokonanych itd. Ale tutaj Zwyro wyszedł jako ten silniejszy. Niezwykle trudno jest grać Akali przeciwko, oczywiście Irelią przeciwko Akali, bo wchodzi w ten dymek i główne obrażenia, na których bazuje Irelia, czyli oczywiście te zadawane autoatakami, są niezwykle utrudnione właśnie, żeby je wykonać, więc tutaj duży błąd ze strony Orana, żeby w ogóle w jakikolwiek sposób zaatakować przeciwnika. Zwyro to wykorzystał. Pierwsza klew dla Wisły Płocki. Ogólnie ta rozgrywka na początku 4 minut wygląda naprawdę nieźle. Z całą pewnością. Jak na razie pakt, pomyłka za pomyłką, a pamiętajmy, jak istotny jest ten mecz i oczywiście analiza przez długi czas naświetlała, co tam się dzieje w tabeli, czego możemy się spodziewać przez te 2 najbliższe dni, ale myślę, że to kwestia tak istotna, że warto przypomnieć. Wisła Płock nie walczy o nic. Tak, nie mogą dostać się do playoffów, co może lekko demotywować, ale mogą wejść na pozycję wyżej, co pomoże w relegacjach, tylko muszą dwukrotnie zwyciężyć, w tym na Actina Pact. Tydzień temu udało im się to zrobić przeciwko Liminar Gaming. Actina Pact ostatnio nie wyglądała zbyt silnie i zdecydowanie ten start tutaj optymistycznie będzie wpływał na nasze przewidywania co do rozstrzygnięcia całego spotkania. I Wisła Płock na każdej linii jak na razie prowadzi. Zdecydowanie Gricek wzmocniony przez ten brak błysku ze strony Melonika oraz rozpoczęcie plamą. Na dole też to całkiem nieźle wygląda. Ezreal, Yumi to jest wymarzona linia, którą każdy botlane chciałby dostać w swoje ręce. A Varion szuka igły w stogu siana, bo nie może znaleźć żadnych obozów przeciwnika. A Benek znowu w górnej części mapy przeciwnika. Tak jest, bardzo dobrze świadomy tego, kiedy pojawiają się z powrotem kurczaki rywala. Jaki golemy jest na miejscu niemal co do sekundy. Varion naprawdę jest opóźniony i jeśli chodzi o dżunglowanie w tej sytuacji, wbicie ultimate'a będzie dla niego tak późno, 5 poziom do 3 i ta przewaga tylko będzie eskalować, bo zobacz, cała dżungla drużyny czerwonej jest ogołocona, a Benek może w tym momencie zrecallować, pójść na Blue, pójść na Grompa, pójść na Wilki. Więc absolutna miazga ze strony Benka, jeśli chodzi o to spotkanie. To są 2 poziomy przewagi. Niezwykle ważne jest dla Skarnera dobić właśnie 6, ale teraz będzie dive! I Melonik po prostu upadł. Nie miał gotowej swojej plamy. 2-0 dla Wisły Płock. Benek, świetne ścieżki, świetne wykorzystanie przewagi, którą już od pierwszego poziomu sobie budował. I Wisła Płock wygląda naprawdę nieźle. To są 2000 sztuk złota więcej. Tak jest. Jest odwaga, jest zrozumienie draftu, jest granie dookoła swoich atutów i słabości rywala. I te wszystkie elementy dają im naprawdę świetny early game. Najlepszy early game prawdopodobnie Wisły Płock w Ultralidze i zobaczmy, co się dzieje tutaj. Varion, ten gang musi dla niego wyjść, inaczej nie znajdzie już czegokolwiek w tej rozgrywce. Co więcej, teleportacja to może być Gritek, 6 poziom dla Renektona, powinien tu wystarczyć, ten ultimate nawet nie będzie odpalony. 3. eliminacja dla nich. Pyrka jeszcze myślał, żeby pogonić za przeciwnikiem, lecz szkody zostały już zadane i Varion traci flasha, traci tak naprawdę nadzieję, by wygrzebać się z tego dołu. I wygląda na to, że efekt kuli śnieżnej zaraz może przerodzić się w lawinę, bo Wisła Płock na każdej linii atakuje swoich przeciwników i wygrywa. Zwyro na środku, pierwsza krew, następnie świetna interwencja Benka na topie i teraz Gricek mówi, że też nie będzie dłużny swojemu zespołowi, teleportuje na dół i odwraca całego ganka. Czego szukał Varion z 4 poziomem przeciwko Ezrealowi, który ma błysk oraz jeszcze E?
Tak, nie rozumiem decyzji podjętej przez leśnika Actina Pact. Nie ma poziomu szóstego. Benek, tutaj inna historia. On jest w niebie, on czuje się jak ryba w wodzie i ten Olaf będzie niezwykle silny. Popatrz, dopiero teraz wraca do bazy, żeby zakupić kolejne przedmioty. I to jest pełny Warrior w szóstej minucie. Powodzenia. Powodzenia, tak. Olaf jest przepotężną postacią w early game. Ze względu na bazowe możliwości jest wytrzymały, jest odporny na CC, tak? No jest sytuacja, w której Braun go zatrzyma albo Skarner go nie uruchomi w bardzo gorączkowej sytuacji. Nie, on po prostu będzie szedł przed sobą, przed siebie i wszystkich ciosał tasakami. I nie zapominajmy, często przewaga, którą sam sobie wybudujesz, nie jest aż tak znacząca jak opóźnienie przeciwnika. Tutaj Skarner na poziomie czwartym jest w zasadzie nieużyteczny i oczywiście, jako Olaf masz poziom szósty, masz do tego cały przedmiot, ale przeciwnik też nie jest w stanie odpowiedzieć żadnymi obrażeniami. Niczym w zasadzie, i tutaj Varion, no po prostu niczym nędznik, próbuje cokolwiek wykrzesać z własnej dżungli, żeby ten szósty poziom wpadł na jego konto, bo kiedy masz Impale, rzeczywiście możesz zagrozić nawet takiej linii, jak jest Real Yumi, ale zanim dobijesz swoją umiejętność specjalną, tutaj nie ma wielkiego pola do popisu. I teraz tylko pytanie, jak Benek chce to rozegrać, ponieważ ma dwa poziomy przewagi, może pójść na smoka przed 10 minutą solo, nawet na trzecim, czwartym poziomie możesz to robić jako Olaf, więc to jest bardzo łatwy manewr, ale też fajna rzecz. Widzimy tutaj takie postaci jak Renekton, jak Olaf, dodatkowa prędkość poruszania się, na pewno im się przyda chociażby w walce. I wiesz, co mi się podoba w Wiśle Płock, że teraz oczywiście... Patrz już na Akali. Mają Akali walczy ze Skarnerem, co się wyprawia? Kompletnie counter dżonglowany nawet przez midlanera! Varion ma naprawdę trudną rozgrywkę, podobnie jak i cała Actina Pact. Okej, okay, i wydaje mi się, że tutaj ten wynik 2-10 dla Wisły Płock naprawdę mocno zadziała motywująco na cały zespół, jak i w zasadzie rozluźniając, bo zdjęta jest z nich cała presja. Ci zawodnicy wreszcie dostają w swoje ręce postacie, którymi chcą zagrać. Tak, Benka widzieliśmy przez cały split, na Skarnerze, na Sejuani, na Trundlu, to nie jest jego styl. Dostaje w swoje ręce Olafa i tym Wikingiem wyczynia cuda. Ogólnie podoba mi się, jak Wisła stawia swoje kolejne kroki i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli graliby tak od początku, sądzę, że nie widzielibyśmy ich w strefie spadkowej, ale teraz Gricek ma problemy, nie ma błysku, bo burzył go za ścianę. Tak jest, Varion za nim goni. Nie dysponuje ultimatem, stun będzie założony, ale pamiętajmy, cały czas RK gotowa dla Gricka, przytomnie cofnął się, żeby mieć dostęp i do Slice, i do Dice. I Varion nadal cierpienia młodego Variona. Oglądamy w tej rozgrywce, bo nadal nie znalazł sukcesu ani jednego zabójstwa i nadal bez ulti, a zaraz 10 minuta. Romantyzm już dawno za nami, Michale, ale rzeczywiście tutaj Varion oddaje hołdy jednej z piękniejszych epok literackich. I te cierpienia sądzę, że mogą się przedłużać, bo nadal szóstego poziomu na jego koncie. To jest 65 do 39, to jest kompletna deklasacja w dżungli. Chciałem też po prostu przypomnieć, że ta gierka, którą omawiał The Fake One przeciwko piratom, też miała element wspólny. Varion gdzieś tam po pierwszych dwóch recallach był 1000 sztuk złota do tyłu względem Wyska. To też były dobre ruchy, oczywiście ze strony Pirate Sports, ale obie gry łączy ten sam start na red buffie przeciwnika. I Actina Pact gdzieś pokazywała w tych grach, że nie do końca umie odpowiadać na tego typu inwejdy. Pierwsze poziomy stawiają im problemy. Może lepsze trinkety, może lepsza asekuracja. Może skoro spodziewasz się takich manewrów, schowaj się w krzakach, przygotuj mały teamfight. Masz Brauma, fantastyczna postać na pierwszym poziomie, podobnie jak i Skarner, podobnie jak i Sivir. Więc Actina Pact miała narzędzia, żeby bronić się przed takiego typu agresją, lecz raz jeszcze zamiast stawić jej opór, to się jej poddała. I Varion na tym nie korzysta i skoro jestem przy głosie, też chcę przypomnieć, jak w tych czterech zwycięstwach Actiny Pact ważne były wczesne ganki od Variona, jego duża aktywność. Więc wydaje mi się, że sercem tej drużyny jest właśnie dżungler. I właśnie tam ostrze skierowało Pirate Sports, tam ostrze skierowała Wisła i dlatego Actina Pact krwawi nam w tym early game. I tak jak powiedziałeś, ten poziom pierwszy był źle przygotowany, bo oczywiście Actina Pact wyszła z własną inicjatywą na dolnej części mapy, ale tam jedyne co zyskali to zlewelowanie E przez Ezreala na poziomie pierwszym i wydaje mi się, że to jest powtórka z rozrywki, jeżeli chodzi o historię Actina Pact. Wcześniej Ravioli Pactoli na początku sezonu grali tym swoim stylem przebojowym, wybierali nietypowe czempiony itd., itd., zaskakiwali nas. Tutaj jest podobnie, bo Actina Pact mieli przecież rozgrywki, kiedy to Zamulek grał Kai'Są, grał swoim Kog'Mawem, którym flashował na poziomie trzecim, eliminując przeciwników. Był ten Pyke na midzie, pojawiały się bardziej agresywne postacie dla Variona, ale znowu gdzieś wracają w tą strefę komfortu, błysk na dole od Renifera, tyle się zadziało z całej sytuacji. Tutaj Sivir dobrze wykorzystała On The Hunt, żeby dogonić przeciwnika,
ale wydaje mi się, że Pak po prostu nieco schowało się do skorupy przed playoffami. Chcą zagrać bezpiecznie, nie chcą eksperymentować, a przeciwnicy, którzy mają do tego możliwości... To jest pierwsza szansa dla ewentualnie Variona, lecz nikogo tutaj nie ma w okolicy. Bardzo mało HP Vernifera, lecz Yumi szybko ten stan poprawi. Makuk bez ulti trafia ładne Q, ale to byłoby na tyle. Zamulek nie uczestniczył w całej sytuacji, a Herald łupnął w mid lane. Wisła idzie środkową aleją. I popatrz, Benek po prostu omija przeciwnika, bo wie, że może lepiej wykorzystać swoją przewagę, jeżeli ulokuje ją chociażby w swoim midlanerze. I tutaj Zwyro przed 14 minutą dostanie całą wieżę dla siebie. Dwa zabójstwa już na jego koncie. Ta Akali będzie niczym lidera siekać przeciwników. Do tego dwa poziomy przewagi. Wisła Płock niezwykle snowballuje tą rozgrywkę. To jest fenomenalne. I takich chcieliśmy ich oglądać przez cały split. Nieco zbyt późno się obudzili, ale tak jak powiedziałeś, nadal ta siódma lokata jest dla nich możliwa i to będzie ważne, żeby cokolwiek wykrzesać z tego sezonu drugiego. Z całą pewnością i... Mówiliśmy o tym, co się dzieje z tabelą Wisły. Płock potrzebują dwóch zwycięstw. W przypadku, gdy Aktinia Pact przegrywa, mamy dogrywkę o przedostatnie miejsce. Ale właśnie, mówiąc o Aktinie Pact, pamiętajmy, oni walczą o playoffy, są jedno zwycięstwo za Piratami, którzy znajdują się na szóstej upragnionej lokacie. I normalnie pomyślałbyś, okej, są jeden mecz do tyłu i jeszcze tutaj przegrają, to bye-bye playoffy. Niekoniecznie. Jeśli Piraci zrobią 0-2, to Aktina Pact ląduje o wiele lepiej, bo będą mieli dogrywkę o upragnione miejsce oczywiście w Best of Five. Pamiętajmy, że jutro Aktina Pact gra na Piratów i to zmienia wszystko dosłownie. Jutrzejszy mecz znaczy naprawdę wiele, jeśli chodzi o drużynę Flasha. I chciałbym zobaczyć, jak będą wyglądali Piraci. Oczywiście zobaczymy, jak będą wyglądali Piraci, chociażby w jednym z dzisiejszych spotkań, ale jeżeli miałbym wróżyć z fusów, to Aktina Pact nie wygląda w żadnym stopniu dobrze. Przegrywają na ostatnią drużynę i Wisła Płock rzeczywiście jest na fali wznoszącej. Ale nie można tutaj powiedzieć, że Aktina Pact w żadnym stopniu gra dobrze. Nie podobają mi się te wybory na topa, gdzie Melonik często był bardzo ważnym elementem swojego zespołu, a tutaj Wladimirem jest w zasadzie zmuszony do po prostu skalowania, przetrwania linii. Nie będzie miał wielkiego wpływu na początkowym etapie rozgrywki czy środkowym, jak będzie przebiegała ta rozgrywka i po prostu Aktina Pact nie wykorzystuje swoich atutów, wręcz przeciwnie. Próbują grać dookoła swoich atutów, czyli ganki z Karnera, ale... Tutaj flash na cooldownie, wszędzie przychodzi przez trinkety, więc cały czas na radarze naświetlony ten skarner. Górna aleja nie jest lekka dla Melonika, jak powiedziałeś. Przed chwilą kampił tam Zwyro i Benek tak, mimo że wiedzieli, że są na wardzie, zostali tam. Tak, nie podejdziesz do tej fali creepów. Nasz Renekton dostanie oprócz 1-0-1 jeszcze dodatkowe plate'y i dobrą farmę. No Ocean Drake naprawdę nic nie pomoże. Mhm. Więc ogólnie Wisła Płock wygląda naprawdę dobrze. Jak powiedziałeś, szkoda, że tutaj jest dopiero siódma kolejka, oni walczą o zaledwie trzecie zwycięstwo. No cóż, zobaczymy. Wydaje mi się, że mimo wszystko, patrząc gdzieś w przyszłość, jeżeli Wisła Płock będzie chciała się utrzymać w Ultralidze, przydają się te zwycięstwa, ale teraz będzie wejście znowu na Melonika. Odpalony Phase Rush, więc on ucieknie, ale Benek robi Jankosa, bo po prostu flaszuje za ścianę i to będzie wejście. Melonik musi być wyeliminowany, nie ma zegarka, jest błysk, próba jakiejś ucieczki, ale tutaj Gricek z ekipą po prostu go wyeliminuje. Teraz pytanie, czy się obronią na dole, jest Skarner, który tutaj wyłapał Ezreala, Pyrkę nie był w stanie pomóc i dobrze wiemy, gdy ginie strzelec, to Yumi chwilę później, dwa trupy dla Zamulka i wreszcie dobra akcja dla Aktiny Pact. I popatrz, odzyskają tym samym jeszcze strukturę na bocie. Zamulek, dwa zabójstwa dla niego, to może być ważne. Sivir, nie zapominajmy, ona świetnie się skaluje. Dobrze jak na razie Zamulek utrzymuje się w farmie. Do tego ma te dwa wzmacniające go zabójstwa oraz dodatkowe złoto ze struktury. Aktina Pact nadal jest w rozgrywce, ale popatrz, jak miażdżąca przewaga jest chociażby z samych opancerzeń. 1280 sztuk złota do 320. To jest prawie 1000 sztuk złota przewagi z samego aktywnego uderzenia w wieżę. A co dopiero ich destrukcji 2 do 1 pod tym względem dla Wisły Płock, lecz zobaczmy raz jeszcze na ten dive. Nie był perfekcyjny, ale miał na pewno wynik pozytywny. Mm-hmm. I cały czas zachwycam się Wisłą Płock. Nie bez powodu grają naprawdę perfekcyjny początkowy etap rozgrywki, ale nie zapominajmy, tutaj tyka zegar, bo w drużynie przeciwnie jest Wladimir, jest Sivir. Skarner zdecydowanie będzie silniejszym czempionem w późniejszym etapie rozgrywki od Olafa, więc Pact ma plan na rozgrywkę. W tym momencie to jest przetrwać do 30-35 minuty, kiedy twoi główni kery będą mieli przedmioty. Oczywiście Wisła Płock próbuje to udaremnić. Mają całkiem komfortową przewagę w postaci 4000 sztuk złota. Kontrolują większą część mapy. Najważniejsze jest to, że Gricek oraz Zwyro, którzy są solo lanerami, mają przewagę i będą mogli w jakiś sposób kontynuować ekspansję Wisły Płock, więc tutaj mamy dwie różne drużyny, które będą próbowały w dwa różne sposoby utrzymać się w tej rozgrywce i ją zakończyć. Ciekawy jestem, jak to przebiegnie, bo jak na razie Wisła Płock postawiła naprawdę niezłe kroki na Summoner's Rift, ale Pact w jakiś sposób odpowiedziało i jest ta iskierka nadziei. Na pewno muszą przetrwać. Muszą teraz znaleźć sposób,
jak nie wejść w żadną walkę przez najbliższych, nie wiem, 10 minut, nie będzie to łatwe, ponieważ Wisła Płock nie zamierza się zatrzymywać, idą po ostatnią wieżę zewnętrzną. I oczywiście Baron lada moment też się pojawi na Summoner's Rift, więc trudne chwile dla Actinae Pact. Na pewno mają pewne komponenty, jak Triforce na Irelia, jak Essence River i mimo wszystko 2-0 i Sivir. Ale to na pewno za mało, żeby stawić czoło tak dobrze predysponowanej Wiśle Płock, która idzie do przodu. Benek nie boi się niczego. No ale to jest ten Olaf, który zgarnie przewagę. Jest po prostu bezlitosnym wikingiem. I teraz zadaniem dla Actinae Pact jakby trudno jest podjąć jakiekolwiek proaktywne działania. Dla nich proaktywnością będzie planowanie z wyprzedzeniem tego, jak skontrować zagrania przeciwnika, czyli powiedzmy, wiemy, że nasz Vladimir jest wystawiony na górnej części mapy bez wizji. Prawdopodobnie przeciwnicy tam się znajdą. Przesuńmy naszego Skarnera w na dół, żeby potencjalnie wyeliminować przeciwników, bo popatrz, tutaj mogliby lepiej zaplanować obronę tej wieży pierwszej, no ale ona i tak musi upaść, to jest tylko zewnętrzny turret na bocie. Kolejne dodatkowe sztuki złota dla Wisły Płock, żeby jeszcze zwiększyć tą przewagę. Przedmioty lądują w ekwipunkach zawodników. Popatrz, jest Spear of Shojin, do tego Hextech Pro, oczywiście do tego Hextech Gunblade, jeżeli chodzi o midlanera. Renifer także w całkiem niezłym miejscu, pomimo 0-1. Ezreal zawsze będzie silny w okolicach 20 minuty. Dodaj do tego Yumi i jest naprawdę przerażającą bestią. Pewnie. I to nie tylko przewaga w złocie, ale gdzie jest ona ulokowana? Patrz na solo lanerów Wisły Płock, 2-0-1. Przewaga w farmie i do tego te wszystkie plejty. Jak naświetla nam realizacja, te 4000 są po 2000 właśnie w solo lanerach. Benek oczywiście też ma swój udział w tym wszystkim. Bardzo dobre early game i mamy tego rezultat, ale przede wszystkim Akali i Renekton w środkowym etapie rozgrywki, gdy dasz im te dwa zabójstwa, gdy dasz im ten rozpęd, nie są do powstrzymania i tak naprawdę spodziewałbym się, że niedługo zarówno Grizzek, jak i Zwyro po prostu zbudują QSS-y. Będą mieli drugi przedmiot, stwierdzą, i tak masakrujemy rywali, nie musimy iść po trzeci, a zabezpieczymy się przed ewentualnymi CC i będą po prostu niepowstrzymani, tak mi się wydaje, przy dobrym rozegraniu teamfightu. Rzeczywiście, ten podatek ze strony Skarnera musi być w jakiś sposób oddany, ale nie sądzę, żeby to na długi czas powstrzymało kolejne kroki, jeżeli chodzi o zakupy dla Wisły Płocki. Ten smok na pewno ważny, drużyna, która wygrywa niezwykle, chciałaby przygarnąć dla siebie smoka górskiego. Wzmacnia twoje oblężenia, wzmacnia twoje przejmowanie celów na mapie neutralnych, bo te 10% nieuchronnych obrażeń jest bardzo przyjemne. To prawda, zobaczymy. Na razie Wisła Płock grupuje się faktycznie. Tylko Mountain Drake'a, ważne spotkanie dla nich. Następny mecz na Aves. Drużyna, na którą raz przegrali, ale pokonali Illuminar Gaming, to też coś znaczy. Wisła Płock chce chociaż pozytywnym akcentem zakończyć ten najgorszy ich póki co sezon Ultraligi. Ale jeśli zakończą to z tak naprawdę no, 3 zwycięstwami w 4 meczach, na pewno nikt nie będzie na nich psioczył. Zobaczmy, Varian podchodzi, musi pamiętać o ultimate Olafa, musi pamiętać o ultimate Yumi! Flash do tyłu, lecz kompletnie nie był w stanie zwiększyć wystarczająco zasięgu. Oran również nie chciałby pojedynkować się za Kali, lecz Zbyro ma inne zdanie na ten temat. Jeszcze jedne kunaje, jeszcze jeden atak i będzie eliminacja. Piękna kombinacja od Zbyro. I jeszcze do tego lewej strony brany smok. Wisła Płock jest bezlitosna. Proszę bardzo, niczym domino sypie się w tym momencie Actinae Pact. Szkoda, że tutaj Wisła Płock nie ma zbyt wielu obiektów na mapie, żeby jeszcze przejąć, jeżeli chcieliby pójść za ciosem, bo oczywiście wieże drugiego poziomu stoją. Zwyro będzie się zajmował tą na dole, ale mimo wszystko aż tak głęboko jest trudno zanurkować, szczególnie przeciwko Sivir. Vladimir też robił swoją robotę na górnej części mapy. On będzie się farmił. On już w swoim ekwipunku ma tego Rabadona, ale może być zbyt późno, może nie starczyć kolejnych minut, jeżeli chodzi o skompletowanie następnych przedmiotów i ten Baron, który za 20 sekund pojawi się na Summoner's Rift, oj, on będzie bardzo apetycznym kąskiem dla Wisły Płock, oni chcą przyspieszyć tę rozgrywkę, jak na razie wychodzi im to świetnie i znowu Varian przeliczył się, jego możliwości nie są aż tak duże, Wisła Płock świetnie skontrowała to wejście. I przede wszystkim trzeba zadać sobie pytanie, czy to było roztropne w ogóle tutaj się pojawiać? Tak, rozumiem, że Mountain Drake jest problemem, bo wtedy przeciwnicy mają jeszcze lepszą kontrolę nad Shorem, ale jesteś w takim opłakanym stanie, że po prostu siedź pod... Ciesz się, że Wisła Płock atakuje smoka, a nie ciebie, tak farm się, czekaj na lepszy czas, musisz przeczekać na drugi, trzeci poziom, na to skalowanie, o którym mówimy od samego początku draftu. Podejmują walkę, w której byli od momentu startu skazani na porażkę i w tej sytuacji tylko pogłębiają cały problem. 3-0-1 Akali z Rabadonem. Te wzmocnione przeliczniki, o których była mowa podczas omawiania patchu,
Teraz wygląda na to, że to po prostu będzie one-shotował dowolną osobę, w którą wejdzie. No właśnie, i bardzo możliwe, że te QSS-y nawet się nie pojawią w ekwipunkach Wisły Płock, bo jeżeli jesteś w stanie zabić Skarnera, zanim on użyje swój ultimate, ten QSS nie jest ci potrzebny, tym bardziej, że masz kilka postaci, które i tak są w stanie całkiem nieźle poradzić sobie właśnie ze Skarnerem, czy to Ezreal, który cały czas odskakuje, do tego Yumi jest w stanie zatrzymać przeciwnego Skarnera, który na ciebie szarżuje, no i oczywiście Olaf, on za pomocą swojego ultimate'a jest w stanie zdjąć ten efekt kontroli tłumu. Reszta, no, nie oszukujmy się, Akali wskakuje w dymek, Renekton jest wytrzymały i tak dalej, więc w tym momencie Wisła Płock po prostu zajmie się przejęciem wizji podczas na górnej części mapy przeciwnika. Melek wchodzi bardzo agresywnie, ale on może sobie na to pozwolić, ma nadal błysk do tego ultimate, zaraz go gdzieś tutaj z góry ubezpiecza Zwyro i przejęcie tego barona wydaje się tylko kwestią czasu, tym bardziej, że Gricek będzie na rozwidlonym nacieraniu, pracował nad dolnymi strukturami. O, widać tutaj możliwe, że zapędził się za daleko, ale jak powiedziałeś, jest flash, jest ultimate, te cooldowny nie są wysokie, bo ma 30 CDR-u z przedmiotów, więc za chwilę Ragnarok będzie z powrotem dostępny. Już teraz 1/4 CDR zeszła. Zamieszania tu i ówdzie, nam idzie również przepychanki Ezreal i Yumi. W tym się specjalizują, Varion, więc wszystko mu się podoba. Pali kolejny ultimate, ale również naraził się na 0-3. Benek, pamiętajmy, CC będą aplikowane, lecz patrz na te obrażenia! Aktynapak nie może walczyć i solo lanerzy Wisły wykończą robotę. Gricek w samym centrum zamieszania, dokładnie tam, gdzie chciałby zobaczyć Renektona. Mało ma HP, lecz wystarczająco, by tankować dalej. Melonik nie robi dość obrażeń. Ostatnią kombinacją zdjął eliminację. Ale wciąż to nie jest dobry teamfight, niepotrzebnie podchodzi. Renifer jest gotowy, nie trafia jednak mystic shotem. Melonik szuka heroicznego zagrania, lecz go po prostu nie znajdzie. Doceniam odwagę, lecz wykonania pochwalić już nie można. Wisła ace'uje rywali. Ułamka sekundy zabrakło, żeby Melonik był w stanie wyeliminować Benka, bo to Q prawie naładowane. I gdyby wyeliminował Olafa, prawdopodobnie podjęcie barona nie byłoby możliwe. Wisła Płock chyba i tak wróci do bazy, zakupi przedmioty za wcześniej zdobyte złoto i popatrz, co tu się stało. Varion, kolejna próba flanki, ale był zauważony na wardzie. Niezwykle trudno jest temu Skarnerowi jakkolwiek podejść do przeciwników. Slowujecie Yumi, slowujecie Ezreal, ale Benek, wcześniej niedostępny ultimate, został wyłapany. Koniec końców i tak nie skończyło się to jego śmiercią. Bardzo ważne, eliminacja na Sivir, która nie była w stanie dorzucać kolejnych obrażeń. I Melonik, on został jako ostatni na placu boju, próbował tu heroicznie w jakiś sposób zablokować podejście od przeciwników, ale ten Vladimir pokazuje potencjał, jednak tych obrażeń brakuje, jednak ten 16 poziom gdzieś by się przydał. I tutaj wejście mówię o tym, że no dosłownie zabrakło ułamka sekundy, żeby Q wróciło z cooldownu. Wisła Płock pomimo strat i tak wychodzi naprzód całej walki drużynowej. Ale przynajmniej dwa wielkie shutdowny dla Melonika. I ten Vladimir dokupił sobie czapkę, ma Void Staffa, więc okej, nie ma dużo cooldown reduction, ale to jedno wejście, jedno combo może być naprawdę zabójcze. Rywale, no nie jest tak, że wzmocnili mocnie w jakiś przesadny sposób swoją defensywę. QSS-y, które wywoływałem, w ogóle się nie pojawią, oprócz oczywiście fantastycznego efektu. To też jest bazowo Magic Resist w tym przedmiocie i między innymi dlatego chciałem go widzieć, a w tym przypadku dobra flanka od Melonika po dobrej teleportacji może być jakąś ostoją nadziei dla Actiny Pack, która naprawdę szukała tego zwycięstwa, naprawdę są na krawędzi. I pamiętajmy, że jeśli tutaj przegrają, a Piraci wygrają, Actiny Pack są poza playoffami, kropka. Piraci mają 6 zwycięstw, ty masz 4, maksymalnie możesz mieć 5, nie wejdziesz po prostu do playoffów, więc owszem, to nie jest tak, że porażka tutaj Actiny eliminuje ich z top 6, ale to już jest los w rękach rywali. Do tego nigdy nie chcesz dopuścić, jeśli chodzi o ostateczne rozstrzygnięcia. To będzie tak stresujące oglądać to, co Piraci będą później rozgrywać. Jak najbardziej. Porażka w żadnym stopniu tutaj nie pomaga. Wręcz przeciwnie i popatrz, jak wielka presja musi być nakładana na tych zawodników. Oczywiście Piraci nie będą mieli łatwej roboty, bo dzisiaj mierzą się z Devil's One, więc potencjalnie drużyną, która ma największe procentowe szanse na zajęcie drugiego miejsca w Ultralidze, jeżeli chodzi o sezon drugi. Ale mówiłeś o tym Magic Resistie i nie bez powodu chciałbyś go skompletować. Popatrz na przedmioty z Wyro. Ogólnie popatrz na tego zawodnika, który od ostatniego spotkania, kiedy to grał Korkim, całkiem miło nas zaskakuje. Biorąc pod uwagę jego początkowe występy, czy to na Vladimirze przeciwko Aves, czy to na Azirze i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony Oran, dzisiaj go jeszcze kompletnie nie widzieliśmy. Masz Ignite'a, masz Irelię. A żadnych zabójstw na swoim koncie, żadnej agresji, żadnej dobrej akcji, którą moglibyśmy ocenić właśnie w taki sposób. I tego mi brakuje, tego zawodnika, który miał być przełomowym midlanerem, jeżeli chodzi o Actiny Pact, swoją drogą. Żeby nie było za dobrze, bo tyle słodzimy w Wiśle, a tutaj usprawiedliwieniem oczywiście jest to, że Renifer poszedł pod AP, a Ezreal miałby nieco więcej obrażeń, by dobić tego creepa, zgaduję. Jakby trafił mystic shotem. Ale Wisła Płock, jutro na Aves.
Jeśli zwyciężą tutaj, zwyciężą jutro, tak jest duża szansa, że zobaczymy ich jeszcze w walce o siódme miejsce. Oczywiście nie jest to może ćwierćfinał jak w poprzednich dwóch sezonach, ale pamiętajmy o tym, że to zupełnie inny taki medialny przekaz, kiedy jesteś przedostatni, a nie ostatni. Mhm. To też oznacza, że unikniesz jakiejś potężnej drużyny z relegacji, a trzymanie slota w Ultralidze, wierzcie mi, jest bardzo interesującym tematem, lecz patrz na to, Pyrka, no troszeczkę poza pozycją. Niecodziennie zdarza ci się złapać właśnie Yumi. Yumi, no ja, tak, Yumi ma bodajże najwyższe KDA, jeśli chodzi o postaci w Ultralidze, licząc te postaci, które powiedzmy zagrały z 3-4 gierki. No ale na pewno Pyrka chce temu w sposób, chce to zaprzepaścić. Nie wiem, czy to jest szczytny cel. To prawda, wydaje mi się, że tak naprawdę lepiej byłoby, wyszłoby mu powiększanie, a nie pomniejszanie tego KDA. Natomiast skupmy się na tym, że Wisła Płock przede wszystkim stabilizuje rozgrywkę i podoba mi się, jak grają dookoła swoich silnych sololinerów. Non-stop widzisz Zwyro i Gricka na bocznych alejkach, bo kto może z nimi walczyć? Nikt. Więc to na pewno sytuacja, która faworyzuje Wisłę. W zasadzie Melonik jest w stanie walczyć z Griskiem, bo popatrz, ten Renekton pomimo naprawdę niezwykle silnych przedmiotów oraz całkiem niezłego KDA, w tej rozgrywce nie był w stanie zbyt mocno nacisnąć na Melonika. On nie dominuje kompletnie dolnej części mapy, na tym split pushu nie jest aż tak skuteczny. Z drugiej strony Melonik, dodatkowe minuty oznaczają dodatkowe przedmioty i popatrz, to nie są już przelewki. Sam mówiłeś, jest Wojtstaw, jest Rabadon, zaraz pojawi się Zonia, więc kolejny przedmiot, który zwiększy twoją szansę na przeżycie w walce drużynowej i kupi dodatkowe, niezwykle cenne sekundy, więc w tym momencie ta Akali wydaje się najgroźniejsza na bocznej alei, ale Wisłopłock aż tak mocno nie naciska na poszczególnych bocznych alejach. Oni zdecydowanie chcą zaskarbić sobie tego barona, przejąć ten cel na mapie, który pozwoli im następnie natarcie rozpocząć, tylko że przeciwnicy rozpoznają silne punkty rywala i w tym momencie Aktina Pak gra naprawdę inteligentnie. Kiedy mogą, podejmą wymianę. Przed chwilą wyłapali Yumi, co też niezwykle spowolniło potencjalne natarcie przeciwnika i teraz po prostu wraz z Sivir będą kolejne fale minionów czyścić, bo taka jest jej robota. Nie zapominajmy, Zamulek ma już 3 przedmioty. To nie są przelewki. Sivir w późniejszym etapie rozgrywki jest naprawdę silna i ten późniejszy etap rozgrywki właśnie dla niej się zaczyna. Varion tym razem uzyskał swoje czerwone wzmocnienie. Pewnie pierwszy raz w tej rozgrywce, zgaduję. Jak dobrze kontrolowana była północna ćwiartka przez Wisłę Płock. Teraz nie będą czekali prawdopodobnie za długo. Mają priorytet na dwóch najważniejszych liniach, na trzeciej również. Może chociaż spalą teleport Melonikowi powoli. Jest czas, żeby ruszyć do aktywności, bo mimo wszystko od 8 minut na szor dopiero pierwszy raz go rozpoczynają, a rywale skalują z każdą falą creepów. I patrz na to, jest ładne pchnięcie, zwłaszcza Zwyro znęca się nad Oranem. Flash mnie pomoże i Reli. Kolejna solo eliminacja, Zwyro ma świetny mecz. I teraz Gricek razem z Yumi w duecie jest w stanie przetrwać, jest w stanie uciec. Są w stanie również wziąć na Shora. I gdy już go biorą, to na maksa Wisła Płock walczy o swoje trzecie zwycięstwo. No i wreszcie poszli za ciosem. Czekałem na to od 8 minut. Kiedy podejmą tego barana, kiedy nacisnął i w jednym momencie jest synchronizacja. Zwyro na topie eliminuje Orana. Wejście od Gricka, myślałem, że on tam z samobójczym pędzie leci, żeby po prostu przeciwników odciągnąć od barona, ale wraz z Pyrką świetna sytuacja, gdzie 2 na 3 udaje im się wyeliminować przeciwnika i zwiać z własnym życiem. Do tego baron w międzyczasie przejmowany przez Benkę oraz Renifera. Wystarczająca ilość obrażeń, jest ten smok górski, który zwiększa obrażenia. Melonik nie był w stanie dołączyć do walki, więc tutaj świetna egzekucja ze strony Wisły Płock. Teraz wystarczy podejść do kolejnych struktur przeciwnika i je przejąć. Masz Ezreala, on całkiem nieźle radzi sobie z kolejnymi wieżami. Do tego czeka na ciebie jeszcze jeden smok górski. Jeżeli tylko chcesz, możesz o niego się pokusić, ale pakt w niezwykle trudnej sytuacji. Co oni muszą zrobić? Tutaj jakiś teamfight musiałby im z jasnego nieba spaść, bo po prostu inaczej nie będą w stanie utrzymać się w tej rozgrywce. 3 przedmioty dla Melonika to jest jakaś nadzieja, ale jeżeli nie jesteś w walce, nie jesteś w stanie zadawać tych obrażeń. I przede wszystkim podoba mi się, jak ten baron jest rozgrywany przez Wisłę. Wiedzą, że Sivir jest no, całkiem niewdzięczną postacią do oblegania przeciwko. Tak szybko czyści te creepy, ale Sivir jest jedna, a linii mamy 3. I gdy na każdej wzmocnimy miniony, gdzie na każdej wyślemy jakiegoś silnego żołnierza lub mały oddział, no jest to po prostu siege, którego Aktina Pakt zatrzymać nie może. I po prostu roam ze strony Benka do Zwyro, bo akurat ten podprowadził creepy i podprowadza rywali prosto na skraj Hadesu. Bezbłędna Akali w jego wykonaniu i oczywiście dive będzie kontynuowany ze strony Wisły Płock. Rywale próbują się bronić, nawet rzucą się na Zwyro. Maku zgarnia tego shutdowna. Lepiej on niż nikt. Przynajmniej Inhibitor będzie opóźniony jego wzięcie,
Ale czy są w stanie zatrzymać Wisłę Płock dalej? Ale inteligentne kroki ze strony Wisły Płock w tym momencie zostały postawione. Dwóch zawodników próbowało ograniczyć Gricka, więc reszta formacji przemieściła się na górną część mapy, gdzie już była wcześniej przygotowana fala minionów i możesz zanurkować swojego rywala, bo wiesz, że nie będą w stanie odpowiedzieć taką samą siłą postaci, taką samą ilością zawodników. Wisła Płock naprawdę podoba mi się to, co robią. Teraz przejdą na smoka, wrócą do bazy, wydadzą kolejne sztuki złota, no i zaraz prawdopodobnie przemieszczą się właśnie na środek oraz dół, gdzie zostały te ostatnie wieże inhibitorowe, ale tutaj już marno szukać jakiejkolwiek szansy dla Actina Pact. Oni mają niezwykle trudne zadanie do wykonania i po prostu możliwe, że nie mają wystarczająco dużo siły, żeby pozostać w tej rozgrywce. Actina Pact będzie musiała się modlić o dzisiejszą wygraną piratów i potencjalnie w jutrzejszym meczu jakoś zaskoczyć swoich rywali. Actina Pact i nawet nie wiem, czy bezpośrednia sytuacja w tabeli najbardziej ich martwi, bo 0-7 to także wymowne podsumowanie ich ostatnich 4 tygodni, licząc oczywiście aktualny. Mieli wynik 4-2, mieli drugie miejsce i nie tak, że dzielili je z kimkolwiek, bo akurat bliźniacze miejsca to standard tego sezonu Ultraligi. Nie, samodzielni na drugim miejscu. I wiedzieliśmy, że utrzymać to będzie bardzo trudno, ale nie spodziewaliśmy się, że aż z takim kretesem będą przegrywać mecz jeden za drugim i po prostu sytuacja nie wygląda dobrze. Pytanie, jak morale są w Gaming House, więc to może albo pomagać, albo bardzo szkodzić, jak potrafimy sobie wyobrazić. W zależności od tego, jakie tam morale nadal są, potrzebują się skupić, potrzebują trzymać kciuki za rywali piratów i jutro dać czadu, albo nie wiem, tutaj dokonać jakiegoś boskiego comebacku. Benek nie wygląda, żeby się przejmował czymkolwiek, podobnie jak i Gricek. Jest ten Hexdrinker odpalony, na razie Wisła Płock musiała skajtować i zrobili to całkiem nieźle, lecz czekają na miniony z Wyro również. Popisuje się różnymi zagraniami Akali, lecz podchodzą pod inhibitor i niczego się nie boją. Tutaj próba obicia tego zawodnika, który nie będzie w stanie zbyt szybko dołączyć do reszty swojej formacji, bo Benek zmuszony do powrotu do bazy, ale jednak przerwał ten recall, więc będzie natarcie na inhibitor. To wzmocnienie baronowe już niedostępne, więc z minionami zdecydowanie łatwiej jest sobie poradzić, przede wszystkim za sprawą Sivir. Ale popatrz, na górze kolejne nadchodzą fale wzmocnione, tak samo jak i na środku, te super miniony, one będą niezwykle trudne do wyeliminowania i Actina Pact po prostu jest zalewana większością minionów oraz przeciwników. Varion chyba jakiegoś wejścia. Nie mają engage'u, ponieważ Sivir ma Erkę na cooldownie, Varion nie ma flasha, nie mają w ogóle jak podejść do rywali, a sanitariuszka Yumi, dzierżona przez Pyrkę, naprawdę wykonuje robotę. Pamiętajmy, że Zumis jej leczy bardziej, jeśli twój sojusznik ma brakujące duże ilości zdrowia. Także faktycznie Wisła Płock w pełni sił idzie powoli pod Nexus. I to chyba będzie ostateczne natarcie, bo już trzy fale minionów z każdej linii nadchodzą. Znowu odpalony on the hunt, ale brak jakiejkolwiek decyzji ze strony Actina Pact. Varion miał ulti, ale nie miał flasha. Flasha miał Makuk, ale nie miał ulti, więc nie było tej osoby, która mogłaby wykorzystać to przyspieszenie Sivir. Więc decyzja, żeby zagrywać to teraz, może nie była najlepsza. Najważniejsze, że odepchnęli rywali, ale jednocześnie twoja baza została ogołocona z trzech inhibitorów. Jeden wraca za minutę 40, ale za 56 sekund to my mamy na Shora. Actina Pact naprawdę w tarapatach. I kiedy masz otwarte trzy inhibitory, walka o potencjalnego na Shora jest niezwykle trudna, bo musisz zostawić jednego z zawodników właśnie w bazie, żeby radził sobie z kolejnymi nadchodzącymi falami minionów. Nie zapominajmy, przeciwnicy mogą przetransportować się do twojej bazy właśnie za pomocą teleportacji. Gricek mają na cooldownie, ale Renifer wraz z Yumi może dostać się do Nexusa przeciwnika, jeżeli tylko ta teleportacja będzie dostępna i taka decyzja nastąpi. Actina Pact mają sytuację bez wyjścia, bo albo muszą jakąś walkę w tym momencie na przeciwnikach zainicjować, albo po prostu oddadzą Barona i trzy fale minionów z super minionami wzmocnionymi jeszcze przez namaszczenie Barona już będą nie do odparcia. No, przynajmniej Sivir. Jeśli ktoś ma farmić trzy fale creepów i nie narzekać na to i robić to skutecznie, będzie to właśnie nasz zawodnik Actina Pact, który ma 3-1-3, jak na drużynę, która jest naprawdę parę tysięcy w tył. To dobry wynik i dodatkowo właśnie buduje szósty przedmiot. Late game'owa Sivir potrafi czynić cuda. Actina Pact ma tych kilka przedmiotów. Emelonik ma 18 poziom. To farmienie też przyniosą pewnego rodzaju sukces. I będą próbowali walczyć, ale nie wiem, czy nie są spóźnieni na Shore. Bardzo mało HP, coś więcej nie zostaje skończony. Przeciwieństwo do Variona, ten natychmiast wymazany. I Gricek bawi się w najlepsze double kill. I dalej wymachuje swoim sierpem. Idzie do przodu, ogłuszenie w zamulka. I ta Sivir 1-3 to nie jest w stanie zrobić. Teleportacja pod Nexus. Panie i panowie, Wisła na sam koniec Ultraligi. Gra niezłe League of Legends. Koniec serii dla Zwyro i koniec rozgrywki dla Wisły Płock. To jest kolejne zwycięstwo na ich konto. Trzecie, ale na pewno utrudnią tą
potencjalną drogę do playoffów dla Actina Pact. Ci przegrywają z Kretesem i to jest zwycięstwo na wagę złota, które te dodatkowe punkty mogłyby im sprezentować. Tak się jednak nie stało. Wisła Płock, kolejny dobry mecz i znowu ta fala wznosząca.